Szanowny Boże, coś Wam powiem. Gdy jesteśmy sami w domu wieczorem, to każdy odgłos, jaki do nas dochodzi, wydaje nam się niepokojący. A co mieli powiedzieć uczniowie, którzy znaleźli się na środku jeziora podczas burzy? W oddali widzieli zbliżającą się postać. Jezioro było dla Żydów miejscem zamieszkałym przez demony. W takim miejscu według ich przewidywań nie mógł pojawić się ktoś dobry, bo od razu zostałby pochłonięty przez złe duchy. A oczom im ukazał się Jezus, który z oddali mówi: nie bójcie się, to ja jestem. On nie boi się zła. Ciężko jest też nam uwierzyć w coś, co w ogóle nie mieści się w standardach naszego rozumowania. Chodzenie po jeziorze jest niemożliwe i wiemy to z własnego doświadczenia. Dla wielu ludzi pływanie jest także sztuką często nieosiągalną. Ale czy my każdego dnia nie chodzimy także po jeziorze, które pod presją czasu i różnych trudności, a zwłaszcza przez grzech, nie pochłania nas? To, co się dzieje wokół nas, sprawia nie tylko wrażenie, ale jest faktycznie śmiertelnym zagrożeniem. Bardzo często nie jesteśmy w stanie realnie ocenić, jak wielkie są to niebezpieczeństwa. Co jeszcze ciekawe, w takich sytuacjach pojawienie się blisko nas Jezusa, zamiast nas uspokoić i dodawać sił, budzi w nas jakiś odruch lęku. Dziwne to wszystko. Może faktycznie strach ma wielkie oczy. Jesteśmy ludźmi małej wiary, ale nie w stosunku do Boga. Ale my nie wierzymy w siebie samych. Nie potrafimy wierzyć we własne talenty i umiejętności. Nie widzimy swoich zalet. I to nas wciąga jak wody jeziora. Żeby chodzić po jeziorze, to musimy mieć dobrego nauczyciela i ratownika. Idealnym jest oczywiście osoba Jezusa. Bo On uczy nas, że jeśli wierzymy w Jego moc, to wszystko jest możliwe. Ważne, żeby w tym wszystkim też zostawić miejsce na Jego inicjatywę. Bo czasem nam się wydaje, że my wiemy wszystko najlepiej. Wiemy, o co mamy prosić Boga. Jednak to, co nam się wydaje dobre, nie zawsze takim jest. Pozwólmy więc Jezusowi działać w naszym życiu, w szkole, w domu, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. On sam wie, co dla nas jest właściwe. Nie patrzy na nas przez pryzmat naszych popełnionych grzechów. Przychodzi do nas jak do uczniów, żeby pomóc nam przedostać się na drugi brzeg. Chce pomóc nam przeżyć życie w przyjaźni, w pojednaniu, w oparciu o Niego samego. Szczęść Boże.